dzisiejszym filmie wytłumaczę Wam i pokażę, jak zrobić stójkę, czyli jak zrobić, aby samochód kręcił tylnymi kołami, ale stał w miejscu. Da się tak zrobić w autach z tylnym napędem, da się też tak zrobić w autach z przednim napędem, z tym, że dzisiaj skupię się na napędzie tylnym i zaprezentuję to na moim BMW Z3 z 3-litrową benzyną. Tak, nie jest potrzebna do tego duża moc, żeby to zrobić. Można to zrobić też, kiedy mamy do dyspozycji mały silniczek. Wszystko zależy od opon, od tego, czy dobrze technicznie to zrobimy. Da się spalić kapora nawet 1.6. Więc szanowni widzowie, zademonstruję Wam, jak operować pedałami gazu, sprzęgła i hamulca, aby zrobić stójkę. Najpierw musimy uruchomić silnik. No, udało się. Dobra, zaczynamy od wciśnięcia pedału sprzęgła, wrzucenia pierwszego biegu. Co robimy dalej? W zależności od tego, jaką dysponujemy mocą, tak bardzo musimy dodawać gazu, ale trzymamy hamulec prawą nogą, następnie piętą prawej nogi dodajemy gazu i teraz trzymając wciśnięty hamulec dodajemy gazu i puszczamy sprzęgło. Bardzo prosta. Trzymamy sprzęgło, trzymamy hamulec, wrzucony bieg, następnie dodając gazu jednocześnie puszczamy sprzęgło. Następnie, aby robiąc stójkę płynnie ruszyć z miejsca, kiedy trzymamy już tylko hamulec i dodajemy piętą gazu, po prostu odpuszczamy hamulec, wtedy auto nam rusza i jedziemy dalej. Bardzo proste, fajne, przyjemne, na pewno da bardzo dużo frajdy każdemu posiadaczowi tylnego napędu. Pamiętajcie, że robiąc takie rzeczy jak stójka, Wasze opony zużywają się nieco szybciej niż podczas normalnej eksploatacji. Także musicie zwrócić się do swojego wulkanizatora o komplet jakichś zajechanych oponek, które można by było sobie po prostu upalić. Zapłacicie tam po prostu za montaż czy tam wymianę, upalicie sobie kapora, a potem z powrotem zakładacie swoje lacze do jazdy na co dzień. Takie proste. Ci, co palą gumę co niedzielę, oczywiście ten temat dobrze znają, wiedzą, mają swoje zapasowe felgi i na nich no, wożą lacze do upalenia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że powyższe wideo Wam się chociaż trochę przyda w życiu codziennym. Filmik dedykuję Michałowi z HP Performance, który zrobił mi tutaj prawdziwą perestrojkę w sterowniku silnika. I wbrew temu, co Wam mówiłem w filmie o swapie M54 do BMW, da się tutaj porobić te wszystkie rzeczy, jak wywalenie EWS-a, wywalenie sond i zrobienie porządnej mapy, po której naprawdę ten samochód zapierdziela. Wierzcie mi, chodziłem 2 lata temu po elektrykach i nikt nie był w stanie mi tego ogarnąć. A Michał dał radę, także chwała mu za to. Dzięki wielkie, pozdrawiam Michał i do zobaczyska.
słuchajcie, muszę to wypróbować w swojej C-klasie.